Także co, może faktycznie zaczniemy sobie robić zlocik. I tak, kupię sobie Gauntlet Classic. Wow, co się stało? Chyba wjechaliśmy do jakiegoś garażu albo coś? Do tuningowni, dobra, ja wychodzę. Muszę poczekać, aż mi się mój Gauntlet pojawi. Proszę bardzo. Ej, co to za opresor na zlot? Na razie 3 osoby wbiły do sesji. 17 poziom tu mam. Ja pierniczę. Ej, muszę kupić Gantleta. Znaczy kupić. Muszę poczekać, aż mi się dostarczy, nie? Aż mi Mikołaj przyniesie Gantleta. I sobie go zaraz zamówię. Na tunik mi raczej nie starczy. Nawet opon nie wymienię. 1970 rocznie. Tutaj można zrobić w tym samochodzie ciekawą modyfikację. Można mu coś tam z maską zrobić. Fajne rzeczy. On jest chyba wolny, no bo jest tani, tak? Ale kupiłem, bo ten. Bo mi nie stać. I jest to jeden z nowszych samochodów, więc nie będę jakiś tam do tyłu. Podoba mi się to auto w ogóle z wyglądu. Fajne jest. Mam nadzieję, że już się dostarczyła fura. O, postarali się. Może chociaż zainstaluję tak, żeby inaczej wyglądał. Jak oceniam mojego paragona od 1 do 10? Bardzo ładny jest, podoba mi się. A zmieniałeś w nim światła na jakieś te kolorowe? Dobra, jedziemy. Ja taki biedny, musiałem kupić jakiś taki najtańszy samochód, no. Znaczy najtańszy, taki co można się w ogóle pokazać na zlocie. Jadę do tuningowni zobaczyć, co mogę z nim zrobić. Ty, ale wiecie co, podoba mi się. Podoba mi się ta furka, bo faktycznie jest, no, ładna. Te światełka takie kolorowe. Cyk, dobra. Hamulce, no nic nie mogę kupić, bo tu nie mam odblokowane. Ale tu coś można zrobić ciekawego. Wow. Popatrzę sobie tylko mody. Jakie są do niego? Ty, klatka bezpieczeństwa jakaś hardkorowa. Mogę kupić standardową. Na razie nic nie kupuję. Zobaczę, co się najbardziej wydechy z boku, człowieku. Wow, ale fajny. 72 poziom muszę mieć, żeby to kupić. To? Aha, takie wloty. Tu można sobie coś takiego dać. I maska, no właśnie. To jest ponoć najciekawsze. O! Ho, 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 człowieku! Fajnie wygląda. O! Właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, co tu można zrobić z tym autem. 66 poziom muszę zdobyć. Kurde, ale fura by była. Fajnie to wygląda. Co, teraz to ja sobie mogę tylko takie coś założyć. Okropne. Kto to wymyślił w tym Rockstarze? Ta maska by była jeszcze spoko. A ta ostatnia jest kozacka, nie? Tak, maska jest najciekawsza w tym samochodzie chyba. I malowanka jakieś, zobaczmy do niego. Uuu. To jest fajne. 18 tysięcy. Nie no, cokolwiek muszę zainstalować, wiecie, bo będzie lipa jeździć takim pustakiem. Może tylko pasy na górze? 19 tysięcy za pasy. Pogięło ich chyba. Teraz białe czy czarne? Prawie całą kasę na to wydam. To nie. A to co to jest? O, jakie okropne. Nie no, tego to ja nie zainstaluję. Możemy przemalować. I dach? A co z dachem? Aha. Aha. Ty, chcesz mi powiedzieć, że można dach ściągać w tym samochodzie? Nie no, chyba nie. Ale cabrio nie można z niego zrobić. Trochę szkoda. Kupimy sobie to. Progi.
Ej, sporo tu modów jest do niego. Niby. Spoiler. O, taką kaczkę. Co to jest? Okropne. Nie, ja wolę bez spoilera. Zawieszonko. Tu moglibyśmy obniżyć, tylko że mam zablokowane. Najlepszy to jest chyba ten... Ta maska jest chyba najlepsza, co? Dobra. Ej, sporo ma modyfikacji. Trzeba przyznać, że te nowe samochody faktycznie można nieźle przetuningować. Czekaj, hood. Light livery. Respray. O. Metaliczny. Aha, bo dach się koloruje oddzielnie. Dobra. Red. Taki metaliczny, czerwony. I... Możemy sobie wybrać jeszcze odcień. Ten coś takiego. 15 tysięcy odcień. Pierniczem. Chromowany dach. Gdzie to? Dobrze jest z tym dachem, nie tak zostanie. To sobie zainstalowałem. I coś tu jeszcze chciałem takiego. Grill? Nie, ten mi się podoba. To też mi się podobało. Wydechy możemy wymienić. 700 dolców tylko. O, i tu bym mógł klatkę bezpieczeństwa wrąbać. Co się tu zmienia? Aha! Nic nie widać praktycznie. I to za 4000. Nie, tego nie zainstaluję. Hamulce też nie. No i chyba ty... Aha, jeszcze koła może mnie będzie stać. Czekaj. Masy, zobaczmy, czy coś ciekawego będzie. 6000, kurde, muszę wybrać takie, co mi stać. Chyba standardowe są najfajniejsze, coś tak patrzę. Tak teraz mi się wydaje, jak patrzę na ceny tych felg, to chyba standardowe są najfajniejsze. Damn. Chyba tak. Zostawimy standardowe. Jest git. Super. Dzięki Marcin za 100 gwiazdek. Dzięki wielkie. O proszę ty! Jaki tutaj zlocik się zrobił. Szkoda, że mi nie mogłem sobie tej maski zainstalować ostatni. No trzeba mieć 60 poziom na to. Muszę jakoś poziom wbić. Ale koła pali konkretnie. Nawet coś tam pierdzi, nie? Dobra, zobaczmy, co tam macie za fury. Ten ma tego Koenigsegga. A kurczę, chciałbym mieć tą furę. Ja miałem ją chyba na PC-cie, zanim mi konto skakowali. Proszę bardzo, Bentley. Pierwszy potężny orzech pod maską. Proszę bardzo. Koenigsegg. Same sportowe fury tu macie na Xboxie. Bardzo ładnie. Fajne auto. On chyba dobrze skręcał dosyć, nie? Tutaj jest Wagener. Ja tak na niego mówię. Ma silnik z tyłu. Tak sobie wygląda. Przez wielu graczy jest uważany za najszybszy samochód w grze. Jak jest waszym zdaniem? Tutaj jest ten najnowszy. McLaren Senna niby. On wygląda jak Senna tylko z tyłu. Tak mniej więcej przypomina. Z przodu tak nie do końca, no nie? Kurde, jak tu ciasno, żeście się ciasno poustawiali. Dziwne, bo w GTA się wszyscy od razu rozwalają, ale... Widocznie nikt nie chciał tu ryzykować banem. Tu mamy Turismo R Classic. Tu mamy... stuningowane Elegy u Benego. Konkrecik. Ta, fajne autko. I tu mamy Bugattiego na bogato, kurde. Tu jeszcze jest Roadster Banshee. Proszę bardzo. Siemaneczko, ziomek. Okej, to co, robimy jakiś wyścig? Nieźle. To jest tunigowany u Benego, tylko jest tak subtelnie, nie?
nie ma tutaj za dużo jakichś malowań, modów i tak dalej. Dodany spoilerek i tyle. Dobra. Nie wiem, czy ja mam szansę, żeby jakiś wyścig tutaj z wami pojechać. Bugatti, zobaczcie, jakie fury wy tutaj macie, kozackie. A ja co? A ja tylko taki. Uważajcie. To co, jedziemy na... Gdzie jedziemy? Gdzie się ścigamy? Jesteście gotowi? Nagły wyścig. Nagi wyścig pojedziemy. Wybiorę jakiś cel na mapie. Powiedzmy, może na lotnisko. I tak. I co, Xboxowcy? Quick Race. Dobra, zapraszamy graczy. Akceptujcie zaproszenia i pamiętajcie, jak już zaakceptujecie, to się nie ruszajcie, bo was nie dobije do tego wyścigu. Jeszcze raz. Zapraszam. I jeszcze raz zaproszę. No i uwaga. Dobra, jednego wywaliło z wyścigu, bo za wcześnie wystartował. Jak ktoś robi false start, to niestety... Co tu się stało? Ej, nie wiem, kiedy ja tam dojadę. Ale raczej autostradowa prędkość mnie nie będzie tu dotyczyć. Zobaczycie, jak będą mnie teraz wyprzedzały te wszystkie samochody z tyłu. Te takie super auta nowe. Ale spoko, ja mam tam swoje sposoby, skróty i tak dalej. Cyk. O, przepraszam. Nie zauważyłem go, bo jego już nie ma w wyścigu. On zrobił false start, nie? On jest odliczany, dopiero jak się odliczy do końca, to można startować, a nie wcześniej. Ale trudno. Turismo mnie wyprzedziło. Czemu nie wziąłem jakiegoś Turismo? Ja też mam Turismo przecież. Szarka kupi po problemie. Damn. Przydałoby się jakieś tam auto. Nie no, ja myślę, że teraz jakiś napad sobie trzepniemy i ten. I się kupi jakąś tam furkę dobrą. Muszę mieć chociaż jedną taką dobrą furę, no. Bugatti się tutaj z trafikami przepycha. Patrz, jak mnie wzięła Senna. To jest ten najnowszy samochód. McLaren, o kurde, co tu się stało? Wow. Lagują się trochę te boty, nie? Dobra, ja sobie trochę skrócę trasę. To jest w końcu muscle car, taki trochę offroadowy on jest. O kurde, co to było? Coś koło mnie wybuchło. Ktoś tam bombami rzucił. Ty, ale ja nie jestem ostatni. Ja jestem trzeci. No, trzeci byłem, można tak powiedzieć. Takim złomem. Superowo. Zlot na lotnisku. Nieźle. Ała! Uwaga, na pieszych! Kurde, przydałoby się jakieś fajne auto. Ten jest spoko, nie? Może jakby się go stunigowało, to by był jakiś szybszy. Dobrze, Murzyn z Afryka. No tak. Kurde. Nie no, trzeba będzie faktycznie jakiegoś napada skoczyć. Trzeba będzie jakiegoś napada skoczyć. Bo to... nie mam kasy w ogóle. Ile ja mam teraz hajsu? 5000! Co ja tu z tym... No nie no, musimy coś tam potem pograć. Może faktycznie jakieś wyścigi porobimy razem. Co, jedziemy teraz... A właśnie, czekaj, bo przecież jak mam tego muscle cara, to on powinien na koło stawać, nie? Czekaj, jak to było? Ręczny? Oho! Coś mu się podniosło, ale to jeszcze nie to.
Ja musiałbym go chyba stuningować na maksa, nie? Podnosi go, ale tylko troszeczkę. Kto ma tego masynka, co na koło staje? Jakiegokolwiek. O, tam ktoś przyjechał tym. Jak on się nazywał? Hurakan, tylko nie wiem, jak on się nazywa tu GTA. On świetny jest. Kozak fur, no same najlepsze, zobaczcie. Patrzcie, trochę tam staje na to koła, to jeszcze nie jest to. Wziął, Bugatti poszło. Drag Racing. A właśnie, tutaj tą racą możemy tak robić. Drag Racing. W sumie to nie jest głupi pomysł. Jedna osoba puszcza racę i jak ta raca opadnie, to startujemy. Kiedyś tak robiliśmy dragi przecież. Na PC-cie jeszcze chyba. Możemy tak zrobić. Dobry pomysł, dobry plan. Dobra. To robimy draga. Kto ma racę? Jak raca opadnie, to dopiero wtedy startujemy. Tak, tempesta to jest, no. To proszę bardzo o wystrzelenie. O, już jest nasz racownik. Proszę bardzo. Jak raca opadnie, to robimy start, ok? Zobaczymy, kto wygra. Ja już tutaj włączam launch control. Uwaga, uwaga, jest racownik. I cyk, poszła raca. Nie wiem, gdzie ona opadnie. Nie widzę jej na razie. O, jest, opada. Dobra, uwaga. Cyk! O, patrzcie, wszyscy równo wytartowali. O, ale ty, Bugatti chyba najszybsze jest. Nie, Senna go dogania. O kurde, co wygrało? Ja nawet nie wiem, co wygra, ty. Ja musiałbym być z przodu gdzieś. Ale chyba Senna wygrała. Ej, ta Senna chyba jest najszybsza. Widzieliście, jak poszła? Ej, autentycznie chyba Senna jest najszybsza. Musiałbym ze śmigłowca obserwować. Ej, tam widziałem, że Senna chyba przejechała. Ja wsiadam do Senny. Tylko ona będzie gorzej przyspieszać. Albo do jakiegoś innego samochodu wsiądę. Do Bugattiego wsiądę, o. I zobaczymy, jak... Kurde, to bez sensu, że Bugatti się ściga z Senną właśnie. Do jakiegoś szybszego, żebym w ogóle widział, co się dzieje tam przy tym. Albo do śmigłowca może. O, to ja będę na śmigłowcu, będę ich nagrywał, ok? Dobra, to ja będę ich nagrywał. I zobaczymy, czy... jak to będzie to wyglądało tam, nie? Dobra. Jest racownik już gotowy. Żebym tutaj nie dogonił tym śmigłowcem. Nagrywam tu ziomeczków. Okej, raca poszła. Uwaga, uwaga. Ja już startuję. Jadą. Patrz, 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 patrz. Ciężko się ich nagrywa. Ej, co to jedzie tu z przodu? Senna? Nie. Co to jest? A, to jest ten... Ha, Devil 16 jest najszybszy. Ten, co ja mam na PS4. Haha. On jest zajebiaszczy. No, no, no. Ale z tyłu zaraz chyba była Senna, tak mi się wydaje. Szybkie macie te fury, kurde. Ten Devil 16 chyba jest najszybszy. On się nazywa to jakoś dziwnie w tej grze. Nawet nie potrafię tego przeczytać. To co, jeszcze jeden wyścig? Zobaczymy teraz. Okej, poszła raca. Uwaga, spokojnie tam, na starcie. Poszła raca już. Sip. Patrz, jak ciśnie. Ja śmigłowcem go nie mogę dogonić. O kurde, patrzcie, na równi ze śmigłowcem ciśnie. Wybuchł chyba na końcu. Co to było? Co to było, ludzie kochani? Zniszczyliście tu ziomeczka? Spokojnie. Jest. Nie no, fajnie, kurde. Szybkie są te fury teraz, co? Jest w sumie spora różnica. Kiedyś te samochody nie były aż tak szybkie chyba. Fajnie. Okej, robimy... robimy wyścig z odrzutowcem. Dobra, no to ja się też ścigam. O, poszła już raca. Dobra, jedziemy. Go. Uj, policja! Dodatkowe... Dodatkowe utrudnienie. Ej, kto wygra? Kto wygra ten pojedynek?
Nie wiem, kurczę, nie dojechałem nawet. Nie widziałem zwycięzcy. Ale ten jest chyba autentycznie najszybszy. Ja go mam na PlayStation. Jest super auto, naprawdę. I fajnie się nim jeździ w ogóle. Dobrze, można go stuningować. Ej, co ty? Nie, ziomek, siadaj. To jest twoje auto, ja nie prowadzę nic, czyli chciał. Boy. Jedziemy. Ktoś już racę wypuścił? O kurde, przedupczone mamy. Jak się tutaj na konsoli zmienia broń? Na tej? O, poszła raca. Ci, wyglądał... Co? Spokojnie! Ale się skinę zaraz. Moja suka jest delikatna. Ma chyba wymienione wydechy nawet. Ja pierniczę, co się dzieje. Jeszcze bardziej chcę go obniżyć. Tak.